No, zobaczyć i to będzie smakowało. A co, nie bardzo? No, bez rewelacji. Suche. No, suche trochę. Zapraszamy na drugi film z Armenii. Najpierw jedziemy nad jezioro Sevan. Jest to największe jezioro Kaukazu i jedno z najwyżej położonych jezior świata. Wysokość lustra znajduje się na 1900 metrów nad poziomem morza. Warto dodać, że połowa Armenii leży na wysokości co najmniej 2000 metrów, a tylko 3% poniżej 650 metrów. Fajne miejsce, fajne, nie jest spektakularne. Tutaj na górze znajdują się dwie takie kapliczki, które po prostu no, są stare, ale w środku nie bardzo podoba mi się ten wystrój, który tam taki zrobiono. Natomiast widoki, jakie są na jezioro, szczególnie w taki piękny, słoneczny dzień, tak jak dzisiaj widzimy szczyty pokryte śniegiem, rewelacja. Kamienie nagrobne są tutaj dużą tradycją i niektóre są bardzo okazałe, tak jak ten tutaj. I według tradycji nie można na nich umieszczać wizerunku zmarłej osoby, ale jest na to sposób. I tutaj w tej, o tam, ukryta w środku jest twarz zmarłej osoby. W taki sposób mogą jakby obejść to, co zabrania religia, a jednak chcą uczcić tą zmarłą osobę. No niestety tu jestem pod światło, więc trochę tak ciężko to pokazać, ale jest bardzo imponujący. Wszystko zrobione z kamienia, bardzo misternie wydłubane, piękne. Byliśmy koło jednego ze straganów i pachniało goframi. I wiecie, ale to nie gofry, oczywiście, tylko taka jakaś drożdżówka. Pytałam się, co jest w środku, a pan mówił tyle rzeczy, że normalnie zapamiętałam tylko masło. Jest na słodko, zaraz będziemy jeść. Mam nadzieję, że pycha. No, zobaczyć i to będzie smakowało. A co, nie bardzo? No, bez rewelacji. Suche. No, suche trochę. Jaki werdykt? Kruszonka. No o, dobrze powiedziałeś, tak jakby kruszonka w środku była. No fajne, bo ciepłe. No przepraszam pani krowa, ale musimy przyjechać. Dziękuję. Thank you.
mamy pierwszy śnieg. Jeszcze nie ma tego dużo, ale jaka radość. Wystarczająco dużo i fajnie się lepi na Śnieżki. Śnieżka u Śnieżki. Rokitnik zbieracie? Tam, gdzie ja mieszkałam, niestety nie można było zbierać, bo w Polsce jest częściowo chroniony i nad Bałtykiem nie można zbierać rokitnika. Natomiast tutaj, w tym miejscu, mamy go mnóstwo i w Armenii nie jest chroniony, więc mogę sobie pozbierać i zrobić sok. Nasza stara rura do ogrzewania niestety się wysuszyła, ale na szczęście niedźwiedź jest przezorny i ma wszystko, więc ma też rurę zapasową. Jeden z powodów, dla których trzeba mieć ogrzewanie w namiocie, to nie tylko komfort, że się fajnie śpi, bo jest ciepło, ale także, że można wysuszyć. Słuchajcie, popatrzcie, dźwignęliśmy materac i to, co widzicie, te plamy, to po prostu on jest mokry od spodu. No bo wiadomo, że produkujemy wilgoć w trakcie spania i trzeba suszyć, tak? Tak więc dzisiaj jesteśmy tutaj na miejscu, nie ruszamy się, więc cały dzień będzie chodziło o ogrzewanie i najpierw z jednej strony, a potem z drugiej strony osuszymy sobie ten materac i będziemy mogli jechać dalej. Na drugi dzień pojechaliśmy do Erewania, stolicy Armenii. Generalnie nie lubimy dużych miast, ale lubimy zajrzeć na chwilę, żeby mieć własne zdanie o najważniejszych miejscach danego kraju. Armenia jest malutkim krajem i mieszka tutaj tylko 3 miliony ludzi, z czego 1 milion mieszka właśnie w Erewaniu. Tutaj za mną kaskady. Jest to nowo pobudowany, no nawet nie wiem jak to nazwać, takie schody, prawda? I po prostu punkt, gdzie można sobie przejść, ładny skwer, fajnie tutaj wygląda. No nie jest to najlepsza pora roku na zwiedzanie, ale mimo wszystko fajnie, możemy sobie wyobrazić, jak to wygląda tutaj w lecie. Wygląda na to, że jeszcze trwa budowa, bo doszliśmy tu do końca i no, jak widać, tam jeszcze trochę jest do zrobienia, jeszcze jeden poziom. Aczkolwiek tu jest taka kładka, można sobie przejść dalej. Widok jest piękny, aczkolwiek niewiele zobaczycie, bo jest pod słońce. O, widzicie? Widzicie, jak nic nie widać.
ktokolwiek projektował te schodki, zrobił dobrą robotę, bo wchodzi się i schodzi bardzo łatwo, są taki bardzo dobry rozmiar, są niewysokie i tak w sam raz na taki kroczek wygodny, więc bardzo łatwo tutaj wchodzić, schodzić, przyjemny spacerek. Jest połowa listopada i jak przyświeciło słońce, to tak ciepło się zrobiło, że po prostu kurtki trzeba było pościągać. Więc super, fantastycznie. Świątynia. Again? Tak, again. Nie wiem, czy będzie widać tutaj to całe. Jeszcze tego samego dnia Śnieżka zaciągnęła mnie na dalsze zwiedzanie. Nie ma litości kobieta. Zaledwie 27 km od Erywania znajduje się zbudowana z bezaltu świątynia poświęcona Bogu Słońca Mitrze. Jest to w Armenii jedyny klasyczny budynek z czasów starożytnych. Jak przyjrzymy się bliżej, ja pokażę zaraz jeszcze super z bliska, to widać stare i nowe bloczki. Otóż świątynia uległa zniszczeniu na skutek trzęsienia ziemi i po prostu to, co udało się odratować, połączono, odbudowano na nowo około 300 lat temu i dzisiaj możemy się cieszyć tym, co jest. Z bliska dokładnie widać, gdzie są nowe i stare elementy. No i muszę powiedzieć, że nie zrobili to zbyt schludnie. Naprawdę mogli się troszkę bardziej postarać. A z daleka robi bardzo ładne wrażenie, bym powiedziała powalające, a z bliska no to tak jak jest. No. Przepraszam, że zawsze Was rozczarowuję, ale lubię powiedzieć prawdę, nie słodzić, tak że jak ktoś przyjdzie, to nie będzie rozczarowany. No, byli, widzieli, zaliczone, jeden z największych zabytków w Armenii. Z tej
strony tutaj widać troszkę lepiej. Jest naprawdę przecudny widok. Odwiedzając różne miasta, lubimy zajść do takich miejsc nieturystycznych, a w ogóle najbardziej to bazary. Po prostu bazary, bazary i jeszcze raz bazary, i takie normalne, zwykłe dla zwykłych ludzi, gdzie kupują miejscowi ludzie, a nie turyści. Tutaj jest prawdziwy klimat, nie jest tak ładnie, nie jest może tak super, że ja mogę na zdjęciach pokazać czy na filmie, bo jest jak jest, prawda? Ale chodzi o to, że to, co można tutaj kupić, to jest pierwsza klasa, prosto od farmerów, rolników, producentów danych rzeczy, więc ja bardzo sobie to cenię. Niedźwiedź chce mi kupić ceratkę na stół, koniecznie taką złotą, słuchajcie. Patrzcie, co tu można kupić. Nawet można kupić wypełnienie do poduszek i kołder. No super, wszystko można kupić. Zobaczcie, jaki tutaj jest wybór firanek. Aż normalnie żałuję, że nie mam okien, żeby sobie powiesić takie śliczności.
ja właśnie chciałam sobie kupić takie grube rajstuzy, bo już zimno jest i takie chcę rajstuzy. I zaraz mi tu pani pewnie da. Zakupy częściowo się udały. Kupiłam sobie rajstopki, żeby mi było ciepło w nogi, bo już zimno, zimno. Ale nie udało nam się tutaj znaleźć pasmanterii, a potrzebujemy takie tasiemki. Niedźwiedź ma nowy pomysł co do naszego namiotu i potrzebujemy kupić takie no, solidne tasiemki, więc pojedziemy na drugi bazar i może tam uda się znaleźć. Przyjechaliśmy teraz na bazar, który nazywa się Wernisaż. I faktycznie, słuchajcie, jak na wystawie można oglądać rękodzieło i ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Ja w ogóle uwielbiam bazary, ale to, co tutaj jest, to jest po prostu piękne. Normalnie jakbyśmy byli na jakiejś wizycie w galerii, a taka ilość, taka pomysłowość tych różnych rękodzieł, można znaleźć tutaj pamiątki naprawdę dla każdego. Niektórzy właśnie zarzucają, że ten bazar jest taki typowo pod turystę i że jest drogo i tak dalej. No tanio nie jest, ale też nie jest jakoś kosmicznie drogo, tak więc spokojnie można przyjechać i parę pamiątek sobie tutaj kupić. I w takich chwilach właśnie ja żałuję, że nie mamy domu i nie mogę sobie po prostu kupić jakieś parę rzeczy, które potem w domu będą zdobiły ściany czy półki. No ale na razie nie możemy za dużo kupować, jakiś drobiazg można wziąć i lub jakieś rzeczy praktyczne, które po prostu potrzebujemy. A little bit Płocha. Wiele osób krytykuje ten bazar jako właśnie super turystyczny, pod turystów i że jest drogo. No nie jest najtaniej, na pewno można gdzieś taniej kupić pamiątki, ale jest to bardzo ładne miejsce i wybór pamiątek i różnych upominków, które tutaj znajdziecie, jest po prostu niesamowity. I rękodzieło, po prostu jakość tego, ja jestem pod wrażeniem przy wielu tutaj stoiskach, oryginalności rzeczy i tego także, jak to zostało zrobione misternie. Niektóre naprawdę wymagają czasu, są bardzo czasochłonne. Widać, że poświęcono dużo uwagi i kunsztu, żeby zrobić te wszystkie piękności. Tak więc chociażby dla szacunku dla tych ludzi, którzy tutaj wystawiają te swoje rzeczy, warto zajrzeć i warto coś tutaj kupić.
Faktycznie woda jest czyściutka, po prostu taka przejrzysta, piękna woda. I wiecie, ja nie patrzę jaka temperatura, jak widzę piękną wodę, to muszę wskoczyć. Fuck! That's fucking freezing, mate! Fuck! Oh! Oh! Ah! Oh! Shit! Fuck! Oh! Kurwa! Oh! Fuck! Ooh.